Mówią ci, wkładaj maskę, śledź kontakty z osobami. Potem, że masz wziąć szczepionkę. A ponieważ Kanadyjczycy lubią robić to, co im się każe, jest nadzieja, że się dostosują. I zgadnijcie, co dzieciaki, kiedy weźmiecie swoją szczepionkę, jak głuptas, co niewiele wie. Powiedzą wam, sorry, ale szczepionka nie jest tak efektywna, jak myśleliśmy. Więc dalej wkładasz maskę, pokazujesz, z kim się spotykasz, utrzymujesz dystans socjalny i bierzesz kolejne szczepionki. I teraz, kiedy przeszedłeś to wszystko, masz cały rok, kiedy nie mogłeś podróżować. Nie masz biznesu, twoja wolność leży, a ty wziąłeś szczepionkę. No i rezultat. Co się zadziało? Zgony są w liczbach, a wszystko dokładnie jak było. A teraz lockdown raz jeszcze, aż do czerwca roku kolejnego. Żeby ten sam numer zagrać. Lipiec, sierpień, wrzesień. Ściągają was z lockdownu, ale tylko po to, by znowu was w niego wkręcić. Jeśli idiota tego nie łapie, to jest to cykl powtarzalny, z którego nigdy nie wyjdzie. A wszystko to, by odebrać twoje prawa, wolności, zamknąć biznes i odebrać twoje dobra. Dlaczego? Żebyś był zależny od rządu. A po co? Jeżeli jesteś niezależny, wtedy rząd pracuje dla ciebie, tak jak z założenia powinien. Ty zależysz od działki z rządu, by wykarmić rodzinę co miesiąc, bo zamknęli ci biznes. Wtedy rząd już nie pracuje dla ciebie, tylko cię ustawia. Więc zamiast klasy średniej mamy klasę wyższą rządu i najniższą, której przetrwanie od rządu zależy. Innymi słowy, klasa niewolnicza. I to jest to, co próbują właśnie zrobić. To takie proste.